Generał Mieczysław Bieniek, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, podsumował działania wojenne toczące się w Ukrainie od ponad roku. Podczas spotkania w Katowicach mówił o tym, jak mogą wyglądać najbliższe miesiące na froncie za naszą wschodnią granicą. Dzisiaj mamy ten element wojny statycznej, natomiast Ukraina, wyrażam taką nadzieję, zbierze siły i odwody i będzie w stanie w okresie przedletnim wykonać kontrofensywę i odzyskać swoje ziemię, którą utraciła po 24. Generał zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa Polski. Podkreślił, że nasz kraj powinien skupić się na zwiększeniu swojej zdolności obrony, a także poprawie współpracy z sojusznikami, takimi jak NATO. Wskazuje również, że w dzisiejszych realiach wojska muszą być gotowe na działania w cyberprzestrzeni. Zagrożenia współczesnego świata to również cyberprzestrzeń, cyberprzestępczość, ale również nowoczesne technologie, które mogą być użyte, aby zagrozić systemom bezpieczeństwa. A jak ta technologia może nam pomóc? Ona może nam pomóc we wszystkich aspektach, chociażby w aspekcie nowoczesnego uzbrojenia, systemów rozpoznania, zapobiegania, zastosowanie tego w systemach obronnych, rakietowych, lotniczych, obrony przeciwlotniczej i innych. Generał Mieczysław Bieniek to zasłużona postać dla Polski i jej sił zbrojnych. Był wieloletnim oficerem i dowódcą oznaczony najwyższymi polskimi i międzynarodowymi odznaczeniami wojskowymi. Jest uznawany za autorytet w dziedzinie militariów, a także zagadnień związanych z bezpieczeństwem państwa.